Witam Was, moi kochani, pachnąco. Ja dzisiaj pachnąco, a nie naturalnie, ponieważ dzisiaj będę mówiła o moim nowym produkcie. Może nie do końca nowym, dla Was nowym, ponieważ ja stosowałam go już od dawna. I myślę, że troszeczkę o pielęgnacji, jak stosuję, a mówię o mojej nowej mgiełce do twarzy, tonizująco-nawilżającej, czyli toniku po prostu. Ja stosuję zamiast takich wacików kosmetycznych, które nie są ekologiczne, po prostu mgiełki. Ona jakby nie... Wacik mi nie zabiera tych dobroci, które tutaj są, nie przemieszczają się ewentualne bakterie czy jakieś zanieczyszczenia, które pozostały. Ja może powiem, nie będę pokazywała, ale powiem jak ja stosuję mgiełkę. Oczywiście to jest jako tonik, czyli po całym procesie oczyszczania i masowania. Stosuję ją także w ciągu dnia, ale wieczorem po prostu spsikuję sobie w ten sposób obficie twarz. Można ją stosować także na włosy, do ciała, także ona ma bardzo szerokie zastosowanie i przede wszystkim wyrównuje pH. Wiem, że nie wszystkie dziewczyny, nie wszystkie kobiety używają właśnie toników, a on oprócz oczyszczania jest bardzo kluczowy, żeby nam zbalansować naszą skórę i dopełnić całą pielęgnację. Oprócz tego tonizuje, nawilża w zależności od składu. Moja mgiełka jest na bazie czystej esencji z lawendy, czyli hydrolatu z lawendy, z fitokeratyny, która fajnie nam podbudowywuje też naszą skórę, z ekstraktu z bambusa, który doskonale nawilża i z olejkiem tea tree, czyli z olejkiem z drzewa herbacianego z Austrii, gdzie najlepiej właśnie rośnie drzewo herbaciane, bo jak wiemy, fajnie zabierać roślinę z tego miejsca, gdzie najlepiej ma warunki środowiskowe. Mój hydrolat jest akurat z lawendy z Polski, ponieważ ma krótszą jakby drogę, żeby przybyła do mnie i żebym tworzyła kosmetyki, ale jest też na bazie olejku z lawendy, gdzie z zagranicy, gdzie dopełnia jakby tą moją polską lawendę. Ma cudowny zapach kojący, działa przeciwzapalnie, można używać mgiełki na oparzenia, tak jak olejku lawendowego, można jak nas ukąsi komar, czy po prostu tak znieczulająco, łagodząco, olejek lawendowy super działa właśnie na ukoszenia komarów między innymi i mgiełka też fajnie się sprawdzi. A do włosów oprócz tego też fajnie działa, ponieważ jest tutaj ekstrakt z jabłek i on działa fajnie właśnie dopełniająco tak na wyrównanie pH naszej skóry, rozświetlająco, jeśli chodzi o włosy, tak samo fajnie powoduje, że włosy lepiej się rozczesują, błyszczą fajnie, mają takie refleksy, tylko trzeba uważać, ponieważ właśnie ekstrakt z jabłek jest troszkę fototoksyczny i w momencie, kiedy wyjdziemy na pełne słońce, mówię tu o pełnym słońcu, takim już letnim, gorącym, może spowodować nam podrażnienie skóry, więc mgiełki lepiej używać nie bezpośrednio przed pójściem na słońce. Mnie osobiście nic nie jest, więc warto sobie sprawdzić. Ja wychodzę troszkę w krótszym odstępie, ale mówię, to zależy od skóry. Mówię tutaj o zastosowaniu na twarz, że lepiej to zrobić w jakimś odstępie przed wyjściem. Do czego ja jeszcze używam? Używam oczywiście do połączenia, jak stosować tą mgiełkę. Używam także do połączenia, jak robię sobie maseczki z mąk, na przykład z kurkumy, z imbiru czy z glinek, więc fajnie można sobie użyć ją po prostu jako, żeby rozcieńczyć maseczkę i też fajnie się sprawdza. No i oczywiście na dobry sen, czyli albo na poduszkę, albo moją poduszkę antyzmarszczkową, którą też wiecie, że mam w sklepie, czy tak fajnie relaksująco w ciągu dnia. No i co, zapraszam, jeżeli macie ochotę, macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Mgiełki już są dostępne. Możecie od razu powiedzieć, ponieważ waham się jeszcze nad, czy będą w niebieskich buteleczkach, czy w takich bursztynowych, jak wszystkie moje kosmetyki. Więc dawajcie znać. No i co, do zobaczenia naturalnie.
Pa, pa.